To jest 15 na żywo w TVN24. Dagmara Kaczmarek-Szałko, witam i zapraszam. Zobaczmy, jakie tematy przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Na początek duży rząd z dwoma liderami. Tak jest obecnie w Polsce. Obok premiera Morawieckiego wicepremier Kaczyński. Pytanie jednak, czy to dobry pomysł w czasie drożyzny, kampanii wyborczej i wojny tuż za naszą granicą? Taki rząd właśnie teraz nam jest potrzebny, mówi minister do spraw integracji społecznej Agnieszka Ścigaj w TVN24. Oto wypowiedź pani minister, o której mowa, a już za chwilę fala sejmowych komentarzy. O zadanie. Czas z pewnością mamy niełatwy, wyznań z pewnością jest dużo. Ale czy to powinno wiązać się z mnożeniem funkcji w rządzie? Czy może to rozdawanie rządowych stanowisk ma swoją polityczną funkcję? Sprawdzamy, jakie opinie w tej sprawie zebrała dzisiaj w Sejmie Agata Adamek. Agata, co słyszysz? Trzeba oddzielić wszystko. I taki płynie dziś sejmowy morał od Agaty Adamek. Bardzo ci dziękuję za relację. Komisja Europejska reaguje na słowa polityków Prawa i Sprawiedliwości na temat przyjmowania uchodźców w naszym kraju. I tu cytat. Nigdy nie było, nie ma i nie będzie przymusu, by Polska przyjęła uchodźców i polski rząd wie to od czasu negocjacji nad nową polityką migracyjną. Tak mówi w specjalnym wywiadzie dla Faktów TVN Ylva Johansson, unijna komisarz spraw wewnętrznych. Skomentowała też pomysł referendum, który PiS chce zorganizować przy okazji wyborów właśnie w sprawie uchodźców. A cała rozmowa Michała Tracza już po godzinie 16 w Faktach po południu w TVN24 oczywiście. Już jutro wielkie otwarcie, dziś ćwiczenia na wypadek sytuacji kryzysowej. Miejsce akcji – tunel w Świnoujściu, kryptonim operacji Tunel 23. Jakie służby na miejscu, na co się szykowały, zanim przejazd będzie otwarty dla wszystkich? O tym Bartosz Bartkowiak. Tak, wzywanie fachowej pomocy, nie usuwanie takiego gniazda na własną rękę. To jest ten przekaz, który powinni Państwo zapamiętać od Mariusza Sidorkiewicza. Bardzo Ci, Mariuszu, dziękuję. Raczej do Pani redaktor nie przyjdę. Rzuca polityk PiS, wychodząc od redaktor Beaty Lubeckiej ze studia Radia Z. Bo nie podobały się pytania. Chodzi o byłego marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i między innymi sprawę komendantów ochotniczych chówców pracy, którzy są w większości działaczami PiSu. Zobaczmy. I tyle od Radomira Wita z Sejmu. Bardzo Ci dziękuję za to podsumowanie. Szarża Prigożyna i ukraińska kontrofensywa. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken po marszu wagnerowców na Moskwę mówi, to pokazało porażkę Rosji na Ukrainie i może pomóc obrońcom Ukrainy, którzy kawałek po kawałku próbują odzyskać swoje ziemie. Jak im idzie ta kontrofensywa, co dzieje się tam na froncie i jakie były ukryte cele działań Jewgenia Prigożyna, to wszystko wytłumaczy Państwu Alina Makarczuk, która dołącza do nas 15 na żywo. Alino, powiedz, jakie masz najnowsze informacje w sprawie, która na kilkadziesiąt godzin przykuła uwagę całego świata? Putin słabnie, a więc w Rosji zaczął... Alina Makarczuk, bardzo Ci dziękuję za te wyjaśnienia i najnowsze informacje z Twojego kraju. Teraz Trzebinia i powrót do sprawy spektakularnego zapadliska na cmentarzu. Zniszczonych zostało wtedy 40 nagrobków. Spółce restrukturyzacji kopalń, ta spółka najpierw obiecała odbudowę i odszkodowania dla rodzin, później się jednak z tego wycofała, mówiąc, że część cmentarza to samowola budowlana. Mieszkańcy mają dość i właśnie wysyłają pierwsze pozwy w tej sprawie. Jerzy Korczyński, Jerzy, bardzo Ci dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia. To dopiero lekarze zaalarmowali policję, gdy zobaczyli obrażenia niespełna 3-miesięcznego chłopca, który trafił do szpitala w Rzeszowie. To rodzice znęcali się nad niemowlęciem i oni już są w areszcie. A jak wiele wycierpiało maleńkie dziecko, to lekarze pytał Mateusz Półchłopek. Mateuszu, powiedz proszę, co z chłopcem i co grozi rodzicom? Chłopczyk cały czas znajduje się w szpitalu. Nielegalne zarobki w spółkach Skarbu Państwa, nadużycia są na kwotę 39 milionów złotych. Mówi o tym dziś Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej, która przedstawia pełen raport w tej sprawie. A my łączymy się z Katarzyną Gozdawą Litwińską, która ten raport, widziałam, w ręku ma. Kasiu, powiedz w takim razie, kto i w jaki sposób nielegalnie zarabiał w spółkach Skarbu Państwa? Dokładnie ten... I przedstawiła to wszystko Państwu Katarzyna Gozdawa Litwińska. Kasia, bardzo dziękuję.
teraz ponownie próby nacisku na Teatr Słowackiego w Krakowie. Nagle ogłoszono konkurs na nowego dyrektora, choć obecny jest, pracuje i jego kadencja trwa. I to do lata przyszłego roku. Kto chce zmiany i dlaczego ma ona się odbyć przed wyborami? To pytanie do Marcina Kwaśnego. Marcin. Decyzję o... I relacją z Krakowa od Marcina Kwaśnego kończymy 15 na żywo. Bardzo Ci, Marcinie, dziękuję. Państwu także dziękuję za uwagę. Więcej tematów u nas oczywiście nieustannie w TVN24. Te najbliższe w Faktach po południu. Dziękuję, do zobaczenia, do jutra.